tutaj nie będzie niczym nowym jak... MKS Szczabno Zdrój, jesteśmy Zdrój, jesteśmy na treningu pierwszej drużyny, drużyny występującej na obecny moment w Wałbrzyskiej Serii A rozgrywkach klasy A grupy Wałbrzych. Padła ostatnio taka propozycja, by drużyna MKS-u awansowała do Ligi Okręgowej w miejsce Gdańska Rostocka, który wycofał się z tych rozgrywek. No zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, zobaczymy, jakie decyzje podejmą władze zespołu oraz sami zawodnicy, którzy tutaj będą chcieli się opowiedzieć za tą czy inną decyzją. Dziś w chwili obecnej na ten moment obserwujemy zajęcia zespołu Serie A. Jesteśmy na treningu pierwszej drużyny MKS Szczawno Zdrój. Dzisiaj w ogóle wizytujemy wasze treningi grup młodzieżowych. Też mieliśmy okazję kilka ujęć fajnych zrobić, porozmawiać z trenerami. Błażej Gromniak, trener pierwszy. Witam serdecznie. Król Strzelców, faktycznie rzecz biorąc, z poprzedniego sezonu, wicekról Strzelców obecnego sezonu, ale tak pół żartem, pół serio, Boże, jesteśmy przed dzień startu nowego sezonu. Te rozgrywki ruszają już za niedługo, bo to 17 sierpnia praktycznie jest tuż, tuż. Przygotowujecie się pieczołowicie, widzę. Powiedz proszę, jak to wygląda na co dzień i czego oczekujecie od tego sezonu? No to znaczy na pewno ta propozycja, która spłynęła do nas, możliwości awansu do klasy okręgowej, trochę nas tutaj, że tak powiem, zaniepokoiła, bo no nie wygraliśmy tej ligi w poprzednim sezonie. Zajęliśmy tam w miarę dobre trzecie miejsce, uplasowaliśmy się na podium, tak jak żeśmy zakładali. No ale ta perspektywa tego awansu, możliwości awansu trochę nas tutaj, powiem, przygniotła. No i nie jesteśmy jeszcze w stanie powiedzieć, w której lidze wystartujemy, czy to będzie A-klasa, czy klasa okręgowa. Jesteśmy wstępnie po rozmowach tutaj z zarządem i z zawodnikami. No i na stan teraźniejszy jeszcze nie wiemy, gdzie zagramy, a do jutra trzeba dać decyzję. Przygotowania ruszyły 15 lipca i trwają tak, jakbyśmy się przygotowywali normalnie do sezonu A-klasy. Nic bym tutaj nie zmienił, jeżeli byśmy grali w okręgówce. Także liczymy na to, że ci zawodnicy, którzy przyszli, tutaj jest czwórka czy piątka nowych zawodników, zdecydują się na grę u nas, no i będą wzmocnieniem. Tak, no to wiemy. Też byłem świadkiem tej waszej dyskusji na temat tego, co zrobicie, czy awansujecie, czy nie, czy chcecie grać tam teraz, czy dopiero po tym, jak wygracie ligę w bieżących rozgrywkach, bo wielu z, właśnie w was upatruje jednego z faworytów do awansu. Tak, no spoglądając na tabelę z tamtego sezonu, no zdobyliśmy to trzecie miejsce, no i tak jak te dwa zespoły przed nami awansowały wyżej, no to chyba tak by się tutaj układało wszystko, że jesteśmy gdzieś tam tym pretendentem do tytułu mistrza, ale no wszystko tutaj na tym boisku może wyniknąć, jak to będzie, prawda? Zgadza się, piłka pokaże. Lubisz strzelać dużo bramek, widziałem wiele z nich, to jest tak, że piłka cię szuka w polu karnym, sam też dużo akcji potrafisz przygotować, po których strzelasz gole. Urodziłeś się z tym, czy to jest taki talent gdzieś nabyty podczas treningu? Całe życie grałem w obronie, a dopiero po kontuzji gdzieś tam z tym więzadłem swoim krzyżowym rozpocząłem tą przygodę z przodu, bo jak byłem trenerem Zielonych, nie było, że tak powiem, żadnego napastnika, ani wysokiego, ani szybkiego, więc ja chociaż szybki nie jestem, to chociaż wysoki, gdzieś tą głową zawsze pomogłem. A czy to, nie wiem, to chyba jakiś fart jest. To tyle mogę powiedzieć.